Szanowni Państwo, jak uczy nas historia, od wieków każde cywilizowane państwo dba o swoich kombatantów militarnych. Dlatego w okresie międzywojennym również II Rzeczpospolita swoim bohaterom walki o wolność, w tym powstańcom styczniowym, legionistom, poza przyznawaniem odznaczeń i okazywaniem czci, również wznosiła osady wojskowe, nadawała ziemię, przyznawała renty i zapewniała pracę, mieszkania oraz bezpłatną opiekę medyczną. Jednakże w ojczyźnie naszej po roku 1945, po zdławieniu patriotycznego oporu zbrojnego, dalszą walkę z komunistyczną dyktaturą Polacy prowadzili środkami politycznymi. Orężem były społeczne protesty i strajki, organizowanie patriotycznych i religijnych uroczystości, a także była nim myśl niezależna i tworzenie niezależnych organizacji. Bronią było również drukowane w konspiracji wolne słowo, mówione, pisane i kolportowane przez wielu bezimiennych działaczy. W pokojowej działalności wolnościowej uczestniczyła również szkolna młodzież. Ukoronowaniem tej walki były w roku 1980 narodziny i późniejsza działalność Solidarności. To wszystko w tamtych latach wymagało jednak nie mniejszej odwagi niż stawanie do walki z bronią w ręku. Ludzie bowiem ponosili w niej ogromne i często wieloletnie ofiary, płacąc jak na froncie również swoim zdrowiem, życiem i majątkiem. Degradowano lub wyrzucano ich z pracy i z mieszkań. Publicznie szczuto na nich i odbierano im dobre imię, a także konfiskowano mienie lub niszczono ich dobra materialne. Więziono ich i bito, a także strzelano do nich, raniono i zabijano. Ponadto prześladowano nie tylko osoby prowadzące działalność wolnościową, ale jej cenem płacili również ich bliscy i całe rodziny, a także osoby przypadkowe i postronne. Stosowano odpowiedzialność zbiorową. Bezbronni ludzie byli prześladowani i zwalczani mocą całego państwa komunistycznego, także przy użyciu sił policyjnych i militarnych z bronią w ręku. Jednocześnie ludzie ci nie liczyli wówczas na materialne i jakiekolwiek inne profity. Jedyne, co było pewne, to nękanie i prześladowanie ze strony władz komunistycznych. Wiele osób będących weteranami opozycji antykomunistycznej już nie żyje, a z upływem czasu jest ich coraz mniej. Pokojowa walka z systemem komunistycznym jakże często sprawiła, że są to już ludzie przedwcześnie psychicznie i fizycznie wyniszczeni. Dlatego właśnie tym bohaterom walki o wolną Polskę na mocy osobnej ustawy należy się dzisiaj status weterana opozycji antykomunistycznej. Jednocześnie przyznanie tego statusu uprawniałoby do ubiegania się o przyznanie w ustawie godne bohaterów pewne świadczenia materialne i uprawnienia socjalno-emerytalne. To musi być wobec nich spóźnioną już o 24 lata powinnością dzisiejszego państwa. Dlatego teraz wzorem II Rzeczpospolitej, a także zgodnie z artykułem 19 obecnej Konstytucji RP, obowiązkiem dzisiejszej Rzeczpospolitej jest, aby wszystkie bez wyjątku zasłużone dla wolności kraju osoby otoczyć w imieniu całego narodu specjalną i godną opieką. Musi to mieć wymiar specjalny, bo dotyczy pierwszych szeregów walecznej elity narodu, które ojczyzny w potrzebie nie zawiodły i sprawdziły się w walce o podstawowy byt i wolność kraju. Przyjęcie ustawy o weteranach opozycji antykomunistycznej ma też zasadnicze znaczenie dla prawidłowego wychowania pokoleń młodych Polaków. Wszyscy wchodzący w dojrzałe życie obywatele muszą wiedzieć, że poświęcenie dla ojczyzny, walka o wolność i suwerenność Rzeczpospolitej to obowiązek, zaszczyt i honor każdego obywatela, a nie straceńcza misja dla życiowych frajerów, ofiarnych, odważnych i odpowiedzialnych obywateli,
którzy zawsze staną na straży praw Rzeczpospolitej, ojczyzna potrzebować będzie zawsze. To mocne słowa, ale wiem, o czym mówię, ponieważ to tutaj, w sierpniu 1980 roku, ja sam zaczynałem moją demokratyczną walkę z totalitarnym reżimem komunistów o wolność. Wieloletnie, dotkliwe represje państwa odczuwałem na własnej skórze. Dzisiaj reprezentuję zespół, który po wielu miesiącach pracy 18 maja 2013 roku przedstawił publicznie obywatelski projekt takiej ustawy o weteranach opozycji antykomunistycznej, opracowany w imieniu wielu organizacji, które zrzeszają środowiska ludzi, którzy w PRL-u walczyli o wolność narodu i niepodległy byt państwa polskiego. Mam nadzieję, że dzięki szerokiej akcji informacyjnej i odpowiedzialnej postawie politycznych elit szybko ustanowiony zostanie status weterana opozycji antykomunistycznej, który z mocy ustawy przyzna niezbędne uprawnienia ludziom, którzy takiego statusu są godni, ale którzy coraz bardziej wątpią, czy tego dożyją. Wobec postawy niektórych mediów i środowisk społeczno-politycznych stanowczo sprzeciwiam się fałszywym żalom w mediach i cynicznemu moralizowaniu, zwłaszcza ze strony tych, którzy od czasów komunistycznych mają się świetnie i myślą tylko o sobie. Wspomagają ich również wyhodowane zastępy nowych, głupich, próżnych i bezideowych kosmopolitów. Demagogia i populizm tych użytecznych idiotów nie mogą przeszkodzić w naprawieniu krzywd i niesprawiedliwości wobec zasłużonych patriotów. Tym bardziej, że dzisiejsza Rzeczpospolita lekką ręką wypłaca hojne emerytury i renty kilkudziesięciu tysiącom esbeków i innych funkcjonariuszy aparatu przemocy komunistycznej PRL, mimo że w świetle prawa byli oni przestępcami, bo służyli komunistycznemu państwu w łamaniu praw człowieka. Z obcego nadania sowieckiego byli oni wrogami niepodległego bytu państwa polskiego, którzy siłą zwalczali i prześladowali tych, którzy do wolności dążyli. Ludzie ci ponadto na otrzymywane obecnie emerytury i renty nigdy nawet nie musieli płacić składek, odmiennie od wszystkich innych obywateli. Zatem te ich niezasłużone apanaże pochodzą z owoców pracy także ich ofiar, które za walkę z komunistyczną opresją cierpiały w komunizmie i nie mają godnego zadośćuczynienia również dzisiaj. Dlatego teraz, z tego miejsca, uświęconego krwią górników z kopalni Wujek, stwierdzam, że należy oddać cześć takim jak oni, zamordowanym i żyjącym bohaterom sprzed lat, jeżeli chcemy, aby również dzisiaj istnieli odważni i zdecydowani liderzy, którzy zamiast myśleć tylko o sobie, ryzykując, prowadzić będą również dalszą walkę o lepszy los całej Polski i wszystkich Polaków. Ze szczególnym apelem zwracam się do organizacji rządowych, pozarządowych i społecznych o zdecydowane poparcie przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej ustawy, która ustanowi status weterana opozycji antykomunistycznej i na jego podstawie bohaterom walki o wolną Polskę zaproponuje godne uprawnienia. Przyjęcie takich rozwiązań wbrew pozorom nie jest kwestią pieniędzy, ale dobrej woli naszych polityków i przyjętych przez nich priorytetów polityki państwa. Jesteśmy w stanie pokazać wiele możliwości, w jaki sposób znaleźć środki na realizację wynikających z ustawy uprawnień. Załatwienie tej sprawy zależy też od determinacji nas samych. Szanowni Państwo, apeluję i proszę, pomóżmy naszym weteranom walki o niepodległość, którzy walczyli i cierpieli za nas i dla nas wszystkich, bowiem na ich etosie wyrastać nam mają dzisiaj nowi obrońcy naszych praw i warunków dla godnego życia.